Was w ten poranek 16 lipca z neogotyckiego kościoła w Wejsunach na Mazurach. Ten piękny dzień pragniemy rozpocząć dwoma fragmentami Pisma Świętego, który najpierw znajduje w Psalmie 142, wiersz 6. Panie, Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. I drugi fragment na dzień dzisiejszy z Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, 38 wiersz. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Moi drodzy, piękny dzień, więc mamy za co Panu Bogu dziękować. Każdego dnia mamy za co Panu Bogu dziękować. Tylko czasami o tym zapominamy. Gdzieś biegniemy przez życie, staramy się iść coraz szybciej dalej. Piękne plany, zamierzenia. Może wreszcie wyrwaliśmy się z obostrzeń. Będzie można coś zaplanować, gdzieś wyjść, wyjechać. To wszystko nas pochłania. I momentami zapominamy o Panu Bogu. Zapominamy Mu podziękować, że nas wzmacnia, prowadzi, że nam pomaga odnaleźć się w naszej rzeczywistości, w naszym życiu, że jest naszą nadzieją. Że w Nim mamy swoją nadzieję, że On nas prowadzi i pokazuje, że jeśli jesteśmy przy Nim, trwamy przy Jego Słowie, w Jego społeczności, to droga, która przed nami jest drogą Jego błogosławieństwa. Dlatego tak ważne jest, moi drodzy, abyśmy nie zapominali o Panu Bogu każdego dnia. Nawet tego pięknego, słonecznego, ale też tego pochmurnego, który też jest dniem potrzebnym. Każdego dnia trzeba Panu Bogu przynosić dziękczynienie w swoich sercach, swoim życiem, swoją służbą, wykonując wszelkie nasze nam powierzone zawody. Dlatego, moi drodzy, w ten dzisiejszy dzień pamiętajmy, że Pan Bóg jest przy nas, jest dla nas, jest Bogiem żywych, którzy tu kroczą, którzy mają przed sobą jeszcze kawał drogi, którą Pan Bóg im wytyczył. Nikt z nas nie wie, jak długi nam Pan Bóg czas jeszcze da, ale mamy iść i służyć i dawać z siebie jak najwięcej, aby przede wszystkim wskazywać na Pana Boga. Na to, że Jemu ufamy, przy Nim trwamy i On daje nam siły. A tych sił nam bardzo potrzeba. Wiele doświadczeń, wiele cierpień, wiele bólu. Było w minionych miesiącach wokoło nas, w naszym życiu. Dlatego potrzebujemy na chwilę oderwać od tego, co trudne, oderwać od doświadczenia i spojrzeć na krzyż Jezusa Chrystusa, który jest miejscem przebłagania, miejscem nadziei, miejscem wybawienia, a przede wszystkim jest miejscem miłości. Nieocenionej miłości, jaką Bóg daje każdemu z nas. Życzę Wam błogosławionego czasu, dobrego czasu, pełnego nadziei, wiary i trwania przy Chrystusie. Zostańcie z Bogiem. Amen.